Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przekazuję Państwu informację, jak grać na gitarze. Taka lekcja dla zupełnie początkujących, ponieważ to jest bardzo dobry temat. Bardzo, bardzo dobry dla tych, którzy zaczynają. Mam gitarę w ręku. Także jestem niebezpieczny i uzbrojony. Dobra, teraz kwestia jest taka, jeśli zaczynamy grać na gitarce, zwykle zaczynamy granie na siedzące, jak to każdy zaczyna, no bo inaczej się nie da, tym bardziej, że jeśli kupujemy klasyczną gitarę, to tam nie ma innej możliwości. Tutaj zasymuluję tylko trzymanie ręki na kolanach, podnosząc tutaj nóżkę, pokazując kolanko. To można powiedzieć generalnie, tak mamy ustawioną gitarę podczas siedzenia. Czyli jak widzicie, ona jest w stosunku jakby do ciała, po prostu jest pionowo. Może tutaj nie wszystkim tak się wydaje, w każdym razie jeśli mam tak kolano, gitara jest pionowo. No i teraz od czego właściwie zacząć tą zabawę? No bo mamy tą gitarę, ma ona parę tych strun, mniej lub więcej. No i teraz jak to się za to zabrać? To nieważne, czy to jest gitara klasyczna, akustyczna czy elektryczna, ja akurat pokazuję na tej. Najważniejsza rzecz to jest wyrobienie sobie takiej mechanicznej, można powiedzieć, mechaniki w obu rękach właściwie. Mechanika, o czym ja tutaj mówię. Mechaniczne, można powiedzieć, sterowanie palcami, o to, żeby ten aparat, którym, jak to się profesjonalnie mówi, który mamy do dyspozycji, starać się na początku rozruszać. No bo właściwie mamy tą lewą rękę i teraz właściwie co? No jak to zrobić? Łapiemy wszystkie. To jest najbardziej podstawowy ruch ręki, jaki robimy. No zwykle robimy, łapiemy coś, nie robimy zwykle jakichś takich pojedynczych ruchów. Albo sobie dubiemy w nosie którymś z palców, albo pokazujemy różne takie nieprzyjemne gesty, albo jakieś takie rzeczy, co pokazujemy. I to tylko w tych momentach sobie te palce jakoś w taki niestandardowy sposób ruszamy. A jeśli tutaj już mamy gitarę w ręku, to podstawową rzeczą, którą powinniśmy, za którą się powinniśmy zabrać, to jest właśnie ten nawyk takiego nieschematycznego ruchu, znaczy takiego nie takiego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No można ktoś powiedzieć, że no jesteśmy przyzwyczajeni do takiego ruchu w tą stronę, prawda? Czyli na przykład sobie siedzimy i sobie smyramy. Więc tutaj taki ruch, o taki, można powiedzieć, jeśli ponumerujemy palce wskazujące, to jest jeden, to jest drugi, to jest trzeci, to jest czwarty, to ten ruch to jest właśnie 4-3-2-1, 4-3-2-1, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, i sobie to ruszamy. I tutaj to ten ruch możemy naturalnie przenieść do gitary, to jest jak najbardziej wskazany ruch, czyli po prostu 4-3-2-1, gdzie tu ma pióreczko, 4-3-2-1, no i 1, 2, 3, 4 naturalnie musi być w drugą stronę też. Pamiętajcie o takiej bardzo istotnej rzeczy, którą obserwuję, jak to nagminnie uczniowie, można powiedzieć, unikają tego. Jest to granie tych mało melodycznej, można powiedzieć, takiej frazy, mało melodycznych przebiegów. Granie w sposób taki dosyć wyczerpujący dla, można powiedzieć, dla gryfu. Zwykle osoby robią coś takiego, że grają. O, już się nagrałem, dobra, koniec. Teraz jakieś następne ćwiczenie. Tutaj nie róbcie w ten sposób. Tym bardziej, jeżeli zaczynacie granie, to ta ręka właściwie no, do grania jakichś coverów no może jeszcze na początku nie jest przystosowana. Jednak nawet jak ja gram 13 lat, to sobie zawsze ćwiczę na początku takie rzeczy, które mają rozruszać palce. I tutaj o co mi chodziło, że właśnie uczniowie robią w ten sposób, że grają tam po trzech strunach i już na tym koniec zabawy. Ja doradzam, żeby zrobić sobie coś takiego, zacząć sobie po prostu od najgrubszej struny, przejechać do najcieńszej. Później zaczynamy sobie od progu dalej.
Później od następnego progu dalej. I tak się przesuwamy aż do oporu. Jeśli to mamy klasyczną gitarę, to zwykle staniemy na 12 progu, ponieważ dalej niż 12 to już się zaczyna nam ten pudło rezonansowe. To pudło rezonansowe. Jeśli mamy oczywiście elektryczną, to sobie jedziemy do końca. A dlaczego do końca? Ponieważ tutaj, jak widzicie, odległość tutaj między tymi progami jest malutka, a między tymi jest naprawdę duża. Jest tutaj jakieś 3-3,5 cm. Więc zupełnie inaczej się ręka nam tu układa. Tu jest niebezpiecznie szeroko. Można zostać z ręką po prostu rozerwaną po prostu, albo z taką ustawioną na stałe. A przemieszczając się z kolei w prawo, coraz mniejsza odległość się robi. Więc dużo osób sobie tu poćwiczy, a tutaj nagle przychodzimy zagrać jakieś surówki za jakiś czas i później, kurde, jak tu jest strasznie ciasno. Jak tu się da grać? Z kolei na początku też macie problemy z tym, że tutaj mamy dosyć dużą szerokość, więc no, najlepsze rozwiązanie byłoby zacząć gdzieś od piątego progu i sobie po prostu jechać te ćwiczenia. Od piątego progu przesuwamy się po kolei, próg za progiem, przesuwamy się do pierwszego, później możemy jechać dalej do najwyższego dźwięku. To była taka podstawowa rzecz, która właściwie, no to trzeba byłoby ją przegryzać. Wiem, że to nie jest może takie atrakcyjne, ale od czegoś trzeba zacząć. Tutaj na pewno by to sprawiały problemy uderzanie czy schodzenie ze struny grubszej na cieńszą. Ten moment samego schodzenia z jednej strony na drugą strunę. Tam też pokazałem na jednym z innych filmików, jakie ćwiczenia można sobie robić na to schodzenie. Więc tutaj może nie będę tak czasu poświęcać, żeby nie tracić waszego cennego czasu. Kolejną rzeczą, którą musimy sobie wyrobić, bo na razie mówię tylko o tej jednej ręce i to nie powiedziałem wszystkiego, to powiedziałem zaledwie parę rzeczy. Kciuk oczywiście sobie, to też jest, będzie na innych filmikach, będzie, żeby sobie gdzie, jak ten kciuk trzymać. Generalnie ma być z tyłu, nie powinno się go wywalać za bardzo tutaj, ponieważ on nam blokuje nam granie. On powinien też stosunkowo się zmieniać, jeśli gramy tu, to powinien być tak. Jeśli gramy tu, to on się troszeczkę wysuwa. Jeśli na przykład gdzieś tam gram solówkę. To on troszeczkę tutaj wyłazi, widzicie, więc to nie jest czymś złym, bo z kolei tak to mi troszeczkę tu już ręka ucieka, jeśli ten kciuk wsadzę. Tutaj łatwiej mi się obejmuje gryf. Dobra, to będzie o kciuku, to będzie jeszcze następny filmik. Jednak teraz przejdźmy do prawej ręki. No. Prawa ręka to tutaj jest troszeczkę gadania, no bo mamy tak, mamy do dyspozycji, mamy na początku zwykłą rękę, nieuzbrojoną w żadne piórko, w żaden przyrząd, którym sobie uderzamy. Naturalnie zacząłem mówić o lewej ręce, więc te rzeczy, które gramy, uderzanie pojedynczych strun, które tutaj robimy, nie może się obejść bez piórka, no bo nie damy rady uderzyć ręką. To jest w ogóle bez sensu, uderzenie ręką nieuzbrojoną w piórko, uderzenie pojedynczych dźwięków, to zupełnie się mija z celem. Chociaż znam jedną osobę, która gra po prostu bez piórka, gra tak jakby miał piórko, tak jeden chłopak. Generalnie tak, zacznę od piórka. Po prostu to jest najważniejsza rzecz taka, żeby zacząć grać naprzemiennie. To jest taka podstawowa zasada, właściwie to tylko do tego się ogranicza. Jeśli mam jeden dźwięk, jeśli mam jeden dźwięk na którejś tam strunie, uderzamy go. Generalnie zwykle ludzie uderzają z góry piórkiem i następny dźwięk musi być do góry piórkiem uderzony. O, na przykład sobie biorę najgrubszą strunę. Widzicie, ten ruch naprzemienny. To jest cholernie istotna rzecz i to bez tego właściwie no ciężko granie nazwać graniem, ponieważ szybkich rzeczy, bo tutaj docelowo zmierzamy, prawda? Granie szybkich rzeczy bez naprzemiennego kostkowania mija się z celem. Nie da się uderzać szybko w dół albo tylko szybko do góry, więc tutaj musicie sobie po prostu zrobić tak. Naprzemienne kostkowanie. Jak najkrótszy ruch, tak żeby to piórko było jak najbliżej struny. Sobie ćwiczymy. I to się...
to jest, można powiedzieć, taka podstawa. Wiadomo, że tutaj skomplikowane ćwiczenia już to można sobie robić i wymyślać. Jednak to jest taki podstawowy schemat myślowy przesuwania ręki po gryfie. Przesuwamy sobie wzdłuż struny. Wiadomo, jakieś kombinacje palców 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2. Jeśli już mamy ponumerowane palce, możemy teraz zacząć komplikować. Możemy różne kolejności tych palców, możemy na przykład 1, 4 grać. Już zabrzmiało dosyć fajnie, a grałem na razie, można powiedzieć, z tyłka sobie po dźwiękach. Jechałem pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty na próg 4-7 czy jakikolwiek inny możemy zagrać. Czyli to jest kwestia już skomplikowania, to już jest dalszy, można powiedzieć, sposób grania. Zależy od waszej intencji, zależy od tego, jak wy chcecie i jakie ewentualnie może ja tam ćwiczenia podam, to możecie oczywiście też je wykorzystywać. Czyli to odnośnie piórka, to już powiedziałem taką podstawową rzecz. Teraz jest kwestia akordów, no bo dużo osób chce sobie zagrać na gitarze tylko po to, żeby grać akordami. Czy na przykład jakiś, wiadomo. Oczywiście wszyscy znają, co to jest, whisky. Tutaj podstawową kwestią już nawet jest nie tyle łapanie akordu, które schematy akordów możecie sobie znaleźć w internecie, po prostu w trzy pupy, jak łapać i różne kombinacje. Tutaj jest istotne, pierwsza rzecz, istotne jest zmienianie palców. Czyli jeśli złapiemy, na przykład tutaj był E-dur, jeśli złapiemy E-dur, to musimy wiedzieć, jak złapać G i nauczyć się. Wiadomo, żeby wiedzieć, jak jest G, to jest jedna rzecz. Żeby nauczyć się szybkiego przeskakiwania. Jeśli mamy piosenkę, na przykład to co Whisky, mamy dwa akordy, G, G-dur i C z dodaną noną. To tutaj jest dużej filozofii nie ma, ponieważ te dwa palce tylko trzymam, a te sobie dwa przesuwam w ten sposób. To akord może nie jest kombinacja, ale jeśli mam na przykład jakieś... zabawy. Musimy się nauczyć zmieniać, dostosowywać zmianę akordu do prędkości utworu. Jeśli mamy wolno, to wtedy mamy więcej czasu na zmienienie. Jeśli gramy szybciej, to trzeba być więcej kombinacji. Więc nawet ja polecam takie ćwiczenia, że sobie łapiemy akord i po jednym uderzeniu gramy i jak najszybciej zmieniamy na inny akord. To można, nie muszą być jakieś konkretne kolejności akordów. To możemy po prostu tak jak się nauczyliśmy, tak sobie je grać. Na przykład G, D, A, czy G, dur, D, dur, A, mol lub dur lub jakieś te barowe akordy. Za dużo się rozgaduje. Teraz drugim elementem z kolei akordowego grania, jeśli już mieliśmy tutaj tą rękę, drugim jest ta ręka, czyli to uderzanie. Najważniejsza rzecz, tak jak zresztą z piórkiem, to jest analogicznie zupełnie, jest uderzenie naprzemienne. Czyli jeśli mamy tą rękę, najlepiej sobie zrobić na tych X-ach, które zobaczycie w tabulaturze, to się nazywa X na jakiejś konkretnej strunie. X to jest nic innego jak struna dotknięta, po prostu dotknięta ręką, generalnie wszystko jedno w którym miejscu. Także ona nie wydaje się być dźwiękiem, ani takiego. I to jest fajne ćwiczenie, ponieważ trzeba byłoby zrobić tak, dobra, mówię jak zrobić zadanie na teraz do zrobienia, czy to po obejrzeniu filmiku. Uderzamy paznokciami w dół. Najlepiej tak, żeby uderzyć przez wszystkie struny, nie miziać tylko tam dwóch czy trzech, bo załóżmy gramy akord, który potrzebuje uderzenia przez wszystkie struny.
to musimy uderzyć przez wszystkie struny, więc uderzamy paznokciami w dół. Zwykle dużo osób oczywiście uderza tylko w dół i na tym się kończy. Teraz analogicznie do piórka, no dobra, teraz do góry. No to jeśli ja już się wymądrzałem, że do góry, no to do góry gramy kciukiem. Kciukiem, paznokciem kciuka. Naturalnie chodzi o takie synchronizowanie, żeby nie było jakieś takie, jakbyśmy piłowali drzewo, no bo to troszeczkę tak dziwnie wygląda. Jeszcze palec się nawciśnie w struny, będzie ałka. Albo tą ręką też, żebyśmy nie jakoś dziwnie tutaj nawijali, nie? Chodzi o takie dosyć luźną tą rękę w nadgarstku, właśnie coś takiego. Ona troszeczkę ma być tak, jakby sfraczała. Nie, że tak piłujemy, albo byśmy chcieli po prostu komuś grozić. Tylko ona ma być luźna. Najlepiej sobie poćwiczyć coś takiego, że bierzemy nadgarstek i sobie po prostu, widzicie, mam względem osi, o tutaj się rusza. I ten ruch, mamy coś takiego, i ten ruch uderzenia w akord, w struny, też na takiej samej zasadzie. Tylko naturalnie końcówki palców muszą się troszeczkę zmieniać, jeśli my nie uderzamy, prawda? Jeśli uderzamy w dół, no to kciuk odchodzi, żeby nie hamować dźwięku. Więc tylko paznokcie, kciuk, paznokcie, palce, kciuk. O, grajcie razem ze mną, grajmy tę naszą ucieczną melodię, bądźmy weseli. O, i teraz widzicie, to jest taki ruch. Nauczcie się, żeby wszystkie też uderzenia akordowe starać się, żeby było w miarę naprzemiennie, w zależności oczywiście od utworu i od sposobu, od tempa i dynamiki, ale jeśli chcemy nawet coś swojego tworzyć, czy coś cudzego, to w większości i tak musimy grać naprzemiennie. Na przykład jakieś takie... Na przykład tutaj to uderzenie właśnie takie naprzemienne jest niezbędne. No, ciężko byłoby mi uderzać tylko w dół. Dziwnie to brzmi tak sztucznie, takie walenie. A jeśli mam na przemian... Tak więc widzicie, dzieci, jeśli oczywiście macie jakieś pytania co do tych początkujących stadiów nauki, to walcie śmiało. To były na razie takie przedstawione z grubsza, które najbardziej są podstawowe i trzeba byłoby się najbardziej za nie zabrać na początku. A jeśli coś znajdziecie innego, to dawajcie znać, piszcie w komentarzu.